Poprosimy następnego uczestnika. Pan Donald Tusk. Pan do nas przyjechał skąd? Z Gdańska. Z Gdańska. Gdańsk, z tego co pamiętam, jest na mapie, jest na górze, jest nad morzem. To nie tylko na mapie. W życiu prawdziwym też, tak? No i co pan robi w Gdańsku? Znaczy ostatnio ćwiczę kolędy, dość systematycznie. Rozumiem, no okres świąteczny i tak dalej. Tak. Ale czy z tego można wyżyć? Znaczy ja nie. Znaczy znam parę osób, które śpiewaniem zarabiają. Które mogą, a pan tak. Jeszcze a nie. Ja wyłącznie tracę. No, to jest jeszcze wszystko przed panem, stąd tytuł tego programu, Szansa na sukces i być może już tak. Za parę tygodni będzie pan bogaty. Panie Donaldzie, śpiewa pan, znaczy ja pytam poważnie, czy pan lubi śpiewać, czy pan raczej ma świadomość, że to nie zawsze wychodzi, czy pan jest łazienkowym wokalistą, czy miał pan jakieś dotąd doświadczenia wokalne, czy w młodości? Znaczy ja nie mam oporów niestety, nie mam kompleksów, znaczy inni mają opory. To nawet nie jest problem nieśmiałości, tylko jak pytałem mamy, dlaczego my kolęd nie śpiewamy, to jako jedyny powód podała to, że ja usiłuję razem śpiewać ze wszystkimi. Także trema jest duża. No ja to rozumiem. Mnie jest łatwiej, bo ja nie muszę dzisiaj śpiewać, tylko chodzę z tym młotkiem. Spróbuję panu, nie wiedząc co prawda, co tkwi w tych bombkach, jakąś taką piękną kolędę wylosować, bo bombki... Są, zresztą, żeby państwo nie myśleli, że tutaj coś nas łączy ze światem hazardu czy oszustwa. Tu jest bombka gładka ze wszystkich stron, w środku jest numerek i dopiero po jej stłuczeniu, nie bój się, dowiemy się. Proszę, dwójka. O, ja mam dwójkę. Kasia ma dwójkę. Wśród nocnej ciszy. Co tam jest napisane, bo nie widziałem? Wśród nocnej ciszy. Nie, proszę się nie denerwować. Za chwileczkę fragment tej kolędy w wykonaniu kwartetu naszego. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czy prędzej się już teraz właściwie nie będzie żadnych problemów. Chciałbym dodać, że regulamin nie wymaga, żeby pan śpiewał tym samym głosem, znaczy wysoko. Tak? Mogę niżej, może pan... grubiej mogę. Tak, może pan, mówiąc popularnie, grubiej. Więc tak. Bardzo prosimy teraz, zamieniamy się w słuch. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Tak, witaj Zbawco, z dawna żądany. 4000 lat wyglądany. Na Ciebie króle prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina. Właśnie. W tym wydaniu pozwalamy jurorom klaskać, ale nie wolno, prawda, zdradzać się.
Natomiast myślę, że zgodzicie się ze mną, że pan przesadził w samokrytyce swojego śpiewu, ponieważ szereg nut było na swoim miejscu, prawda? Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.